Wow! Zobaczcie, tutaj macie kolejną łódź do połowów kalmarów. Tutaj lampy są schowane na bok. Dzień dobry, this is Thailand. Zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, to oczywiście subskrybuj kanał, daj kciuka w górę i dzwoneczek. Tryn, tryn, tryn. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. W tym odcinku chciałbym po prostu zaproponować troszkę inny projekt, czyli nagrywanie pięknych dźwięków z Tajlandii. Wcześniej coś takiego sam wyszukiwałem i włączałem sobie do snu. Jak nie mogłem zasnąć, to w Polsce puszczałem sobie po prostu dźwięk lasu tropikalnego bądź dźwięk fal. Nie wiem, czy ten mikrofon wyłapie dźwięki fal i dźwięki tych wszystkich ptaszków i tego, co się dzieje teraz nad ranem na plaży, ale jest przecudownie, może się uda. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Cześć, this is Thailand. Startujemy z nowym projektem. Zawsze chciałem to zrobić, zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że mikrofon ma wystarczającą czułość i mogliście po prostu słuchać tego, co ja. Ja będąc w Polsce, czasem jak chcę zasnąć, to po prostu puszczam sobie na YouTubie różne dźwięki, takie jak fale morza, takie jak dźwięk deszczu, padającego deszczu w lesie tropikalnym. Dzisiaj mamy piękny poranek. Jesteśmy, zobaczcie, na plaży. Tak, jest lekka mgiełka, słońce dopiero będzie się przebijać zza palm. No i co? No i przepiękne dźwięki, więc nagrałem na razie 3 minuty. Możliwe, że to zapętlę, kaweczka. Możliwe, że to zapętlę i zobaczymy jak to wyjdzie. Idę w kolejne miejsce. Możliwe, że uda mi się znowu coś nagrać fajnego, jakieś fajne dźwięki. Dopiero później w odsłuchu będę wiedział, jak to naprawdę brzmi. Jeżeli nie wyjdzie, to po prostu kupię jakiś porządny mikrofon i spróbuję to zrobić jeszcze raz. Najpierw fale, później dżungla. Sorry za moje włosy, ale naprawdę dopiero wstałem. I dajcie mi po prostu znać, co myślicie o tym pomyśle. Czy Wam się coś takiego podoba. No i postaram się nagrać jeszcze coś fajnego, także będziemy nagrywać dźwięki i jeszcze jakiś ładny widoczek w 4K. Sorry, cup. Morning. Będzie dźwięk zapętlony, puścimy sobie go i będziemy się relaksować. A tymczasem zobaczcie ze mną to. Super łódź do połowy kalmarów. Na bokach wiszą takie wielkie żarówki i one nam dają zielone światło, więc jak w nocy widzicie dużo zielonego światła od strony morza, to wiadomo, że po prostu rybacy wypłynęli takimi łodziami na połów kalmarów. Kalmary po prostu płyną do takiego światła, do zielonego. No i oni wtedy z łatwością mogą przy użyciu siatki takiego kalmara wyciągnąć. Tam macie siatkę. Widzicie, że tutaj ma silnik longtail. I ta łódź wygląda no mniej więcej tak. Mało to stabilne. Przynajmniej tak wygląda. Ale właśnie na takim czymś łowią kalmary. Wygląda to przepięknie w nocy. Łowią kalmary. Te wszystkie zielone, śliczne światła to są właśnie łodzie, które Wam pokazałem. Wypłynęły właśnie i będą w nocy łowić dla nas kalmary, które jutro będziemy jedli. I jak się w nocy gdzieś wejdzie na szczyt góry i jest widok na Samui, to dookoła widać właśnie setki takich łodzi na wodzie. Wygląda to naprawdę nieziemsko. Zobaczcie, tutaj macie kolejną łódź do połowów kalmarów. Tutaj lampy są schowane na bok. Tu motorówka przygotowana do połowów kalmarów. Zaadaptowana do połowu kalmarów. Również z lampami do oświetleń. A tam dalej macie już bardziej taką... Ale ktoś poszedł.
Dzisiaj nagrałem poranek, czyli piękny dźwięk fal oraz ptaków. Myślę, że na dniach uda mi się nagrać, ponieważ mamy teraz troszkę deszczu od czasu do czasu, więc może uda mi się nagrać dźwięk lasu tropikalnego z deszczem, z burzą. Zobaczymy jaki dźwięk wyłapuje ta kamerka. Możliwe, że będę musiał zainwestować po prostu w lepszy mikrofon. Jeżeli wiecie, jaki do tego mikrofon zdałby się najlepiej, to dajcie mi znać pod filmem i spróbujemy. I dajcie znać w ogóle, co myślicie o takim pomyśle.